cześć, witajcie w moim kolejnym filmiku po takiej no tygodniowej przerwie, której za bardzo nie planowałam. O czym doskonale wiecie, ponieważ informowałam Was na Facebooku o tym, dlaczego dane filmy się nie pojawiły. Wszystko będzie do nadrobienia w styczniu. Jeżeli ktoś z Was nie śledzi mojego fanpage'a, to przy okazji link do mojego fanpage'a, Instagrama i wszystkich innych rozmaitych kanałów znajdziecie w opisie poniżej. Także wróciłam i strasznie cieszę się z tego powodu, że wróciłam do paplania. Wróciłam wraz z Bońkiem, który jak widzicie zajął za mną dość dogodną pozycję. Boniek jest w takim iście już szampańskim nastroju, iście takim sylwestrowym, chciałby poimprezować, no ale zanim impreza, to wiecie, kurczę, trzeba zrobić podsumowanie tego roku. No i zgodnie z tym, co pisałam na Facebooku, postanowiłam ten filmik podzielić na dwie części. Dziś pojawia się część numer 1, poświęcona najlepszym książkom tego roku, a w poniedziałek pojawi się część poświęcona gniotom, których nawet nie radzę Wam palić, ponieważ na pewno będzie z nich wydobywał się taki smród, że to się w głowie nie mieści. Także do poniedziałku mam czas, pomyślę, jak te książki unicestwić, w tym bezcennego Miłoszewskiego albo Rebekę. Doskonale wiecie, o co chodzi. Także wiecie, żeby nie psuć sobie imprezowego nastroju, dziś będzie słów kilka o książkach tych dobrych, pięknych, cudownych, wspaniałych, przyjemnych, w których zakochałam się na zabój. Dodam, że chodzi oczywiście o książki, które w tym roku przeczytałam, a nie o książki, które zostały w tym roku wydane. Jak przedstawia się moje top 5? No, zaczynamy! Zacznę od Złodziejki książek Markusa Zusaka. I to, że zaczynam od tej książki, nie oznacza, że ona zajmuje 5. miejsce w moim zestawieniu, ponieważ wszystkie książki, o których dziś powiem, zajmują 1. miejsce. 1. miejsce ex aequo, 1. miejsce w tym filmiku, 1. miejsce w moim serduchu. I tu może dodam, że o tych książkach już poplałam, także recenzje do tych książek będą gdzieś tutaj śmigać obok mnie, możecie w nie klikać. One przekierują Was właśnie, te linki przekierują Was do tych filmików z recenzjami, z moim paplandem na temat tych rozmaitych książek, o których dzisiaj będę mówiłam. Jak już mówiłam, no zaczynam od Złodziejki książek, przepięknej powieści o przyjaźni, o miłości, o człowieczeństwie, o trudnym dorastaniu w czasach II wojny światowej, a także o sile słowa, potędze słowa wykorzystywanego na różne sposoby, te dobre i te złe. To dobre wykorzystanie tego słowa to na przykład ta książka, a złe na przykład Mein Kampf Hitlera. Słowa pisane i mówione przez tego zwyrodnialca, które wiadomo do czego doprowadziły, o czym też mniej więcej traktuje ta książka. Książka, w której znajdziecie naprawdę bardzo nietypowego narratora, bo owym narratorem jest śmierć. Znajdziecie naprawdę wyrazistych bohaterów. Jest to książka, wydaje mi się, kierowana do młodzieży z uwagi na wiek głównych bohaterów. Liesel Memminger jest nastolatką, ale myślę, że może ją przeczytać każdy, ponieważ ta książka niesie za sobą bardzo uniwersalne przesłanie. Wzrusza, szalenie wzrusza, popłakałam się przy tej książce. Jest to pozycja, której naprawdę nie sposób zapomnieć. Cudownie napisana, piękna, niesamowita. Niesamowicie wartościowa, coś po prostu wspaniałego. Kolejną niesamowicie wartościową pozycją, którą w tym roku przeczytałam, są Służące autorstwa Katrin Stockett. Jest to powieść obyczajowa, moim zdaniem skierowana głównie do kobiet, powieść, której akcja została osadzona w Ameryce lat 60. Ameryka lata 60., tytuł Służące, tak? Myślę, że doskonale wiecie, o co chodzi. Bo oczywiście, że chodzi o totalnie bzdurną segregację rasową, o to, jak czarne kobiety służyły białym panienkom. Książka ta napisana jest naprawdę rewelacyjnie. Mamy tu też bardzo wyraziste, bardzo charakterne bohaterki, zwłaszcza Mini. No bo no, bohaterkami tej książki są dwie służące, Abelin oraz Mini, a także panienka Skeeter, która pomaga owym służącym spisać rozmaite, zabawne... mniej bądź bardziej historie związane z ich służeniem białym panienkom. Także jest to książka naprawdę niesamowita, świetnie napisana, zabawna, chwilami też naprawdę wzruszająca. Popłakałam się w chwilach, w których Abelin opiekowała się małą Mo, mówiąc, że jest mądrą dziewczynką, piękną dziewczynką, mówiąc jej słowa, których no, ta dziewczynka nie usłyszała nigdy od swojej matki. Widzicie, kurczę, wzruszam się, bo ta książka jest naprawdę prześliczna, prześwietna, szalenie wzruszająca, szalenie mądra i traktująca o takich bardzo ważnych sprawach, bo nieważne, czy jesteśmy czarni, czy biali, żółci, czy w inny sposób kolorowi, wszyscy jesteśmy ludźmi, każdemu z nas należy się szacunek. Także ta książka jest po prostu wspaniała, cudowna, muszę przejść dalej, bo zaraz się normalnie popłaczę. Czas na zaginioną dziewczynę, pióra Gillian Flynn. Książkę po prostu fantastyczną, thriller doskonały, który rozpiernicza system. Wiem, że no, nie wszyscy z Was byli zadowoleni tą końcówką, że oczekiwaliście może czegoś bardziej krwawego, ale mnie ta
końcówka naprawdę usatysfakcjonowała, bo jakby to nie było, to jest totalny horror, kurczę, żyć z taką, a nie inną osobą, więcej wam nie zdradzę. Także ta książka była niesamowita, jest świetnie napisana. Owszem, może na początku troszeczkę się dłużyć, ale no mi akurat się nie dłużyła, ale no wydaje mi się, że może się dłużyć, bo pisaliście, że wam się dłużyło. Jak tak spojrzałam na nią z innej perspektywy, to może rzeczywiście coś w tym jest, ale to wszystko jest potrzebne. Autorka naprawdę świetnie buduje napięcie, pokazuje nam relacje pomiędzy Nickiem oraz Amy, małżeństwem. Nickiem i Amy, którzy są głównymi bohaterami tej książki, pewnego dnia Amy znika, o zaginięcie, zniknięcie Amy, wszyscy podejrzewają Nicka. I ta książka jest fantastyczna, nie tylko z uwagi na tak świetnie naprawdę wykreowanych bohaterów, nie tylko z uwagi na totalnie zaskakujące zakończenie, ale też to, w jaki sposób autorka pokazuje, jak media nami manipulują. Ona naprawdę bardzo fajnie pokazuje małą miasteczkową mentalność, to, że gdy media mówią, że o, Nick jest zły, to wszyscy się na niego rzucają, Nick jest zły, nagle Nick jest dobry, o, Nick jest dobry, nie, jednak Nick jest zły i znowu wszyscy mówią, Nick jest zły. Także to też zostało bardzo fajnie przedstawione na kartach tej książki. Książki, która po prostu, no, porwała mnie od pierwszej do ostatniej strony. Do ostatniej strony nie wiedziałam, co się zdarzy. W tej książce naprawdę drzemie moc i właśnie dlatego znalazła się ona w moim zestawieniu. Wilczek, 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 mój kochany wilczek, czyli Jordan Belfort, wilk z Wall Street. I wiem, że widzieliście, że ta książka znajdzie się w tym zestawieniu, żadne zaskoczenie, ale już chyba nawet gdy nagrywałam recenzję tej książki, to mówiłam w niej, że wątpię, żeby znalazło się coś, co tę książkę przebije, że na pewno ta książka znajdzie się w moim zestawieniu. I rzeczywiście tak jest, tym razem chodzi oczywiście o autobiografię Jordana Belforta, napisaną albo przez Jordana, albo przez jego ghostwritera, kto to tam wie. Chociaż ja będę wierzyć w to, że jednak tę książkę napisał Jordan Belfort, arcypisarz wśród arcyoszustów, arcyalkoholików, arcyćpunów, arcyseksoholików i w ogóle degenerat totalny, arcydegenerat totalny. Także no, właśnie może dlatego tak bardzo zakochałam się w tej książce, bo wiem, że Jordan jest osobą godną naśladowania. Ta książka nie niesie za sobą specjalnie zbyt dużo wartości. Jordan nie ukrywa, że był nastawiony na kasę, opisuje swoje wzloty i upadki, oszukiwał ludzi, ale jednak tak mnie zmanipulował, że no zakochałam się w tej książce. Tak jak ostatnio wam mówiłam, to tak jakby oglądać teledysk Take on Me. Belfort wyciąga do nas rękę, my ją chwytamy i nagle co, znajdujemy się na Wall Street, odbywamy ostrą jazdę bez trzymanki. Właśnie dlatego tak bardzo kocham Wilka z Wall Street i Polowanie na Wilka z Wall Street, książki, które są milion razy lepsze od filmu. Także jest to coś, co polecam wam bardzo, ale to bardzo gorąco, jeżeli chodzi o mojego kochanego Wilczka, kochanego Belforta. A teraz przejdziemy do książki, która no też musiała znaleźć się w tym zestawieniu. O co chodzi? Oczywiście, że chodzi o Parabellum, książkę autora mojego życia, sami wiecie kogo, Remigiusza Mroza, którego gorąco pozdrawiam, bo naprawdę głupio byłoby, gdyby ta książka nie znalazła się w moim podsumowaniu po tym, jak was no po prostu zaparabellumowałam i to na amen, bo nie jestem w stanie zliczyć tego, ile razy w moich filmikach padło hasło Parabellum i to nie tylko w recenzjach Parabellum czy w recenzjach innych książek Mroza, ale ogólnie, bo tego było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie jestem w stanie zliczyć tego, ile razy hasło Parabellum padło na moim Facebooku. Nie jestem w stanie zliczyć tego, ile razy Parabellum pojawiło się na zdjęciach, które mi podsyłacie, bo bardzo często podsyłacie mi zdjęcia książek, które kupujecie za moją namową. Jest mi szalenie miło, bardzo wam za to dziękuję. Nie jestem też w stanie zliczyć tego, ile razy Parabellum pojawiło się w rozmaitych wiadomościach, które od was dostaję, a także w wierszach czy opowiadaniach, w których padają takie hasła jak Parabellum, Mróz, Leitner, ostatnio nawet Holzer. Także no, tak jak ja was zaparabellumowałam, tak i wy mnie zaparabellumowaliście, za co jestem wam po prostu szalenie wdzięczna. Głównymi bohaterami Parabellum są oczywiście bracia Zaniewscy, Staszek i Bronek. Bronek walczy na froncie, Staszek wraz ze swoją ukochaną Marią, która no niestety dla tych czasów, bo mamy tutaj drugą wojnę światową, jak zresztą widać po okładce, muszą uciekać z Polski, kierują się na zachód, w myśl zasady najciemniej pod latarnią. Także mamy tutaj z jednej strony wojnę przedstawioną oczami Polaków, z drugiej strony oczami Niemców, tym mojego kochanego, cudownego, jedynego, fantastycznego kapitana Wehrmachtu, Christiana Leitnera, dla którego, jak doskonale wiecie, straciłam głowę. Naprawdę niesamowita książka. Tu, jak widzicie, trzymam pierwszą część tego cyklu. Jest też oczywiście druga, którą wam gorąco, gorąco polecam. Chodzi o Horyzont zdarzeń. Trzecia i czwarta też na pewno będą rozpierniczać system. Nie mogę się ich doczekać. I tego właśnie życzę z okazji nowego roku i sobie i wam, żeby Parabellum pojawiło się jak najszybciej. Najlepiej, żeby w ogóle nie rozbijano tego na trzeci, czwarty tom, tylko od razu dano nam trzeci w całości. Ale podejrzewam, że jednak to będzie rozbite. Mówi się trudno i żyje dalej.
W każdym razie jest to coś po prostu fantastycznego. Mróz jest mistrzem dialogów, mistrzem kreowania postaci. To w jaki sposób prowadzi narrację, akcje, to jest po prostu coś niesamowitego. Ta książka jest nieprzewidywalna, wspaniała, niesamowita książka. No normalnie, no kurczę, fantastyczna książka przygodowa. Przygodowa osadzona właśnie w realiach II wojny światowej. Teraz będę tak się co chwilę zapętlać, bo właśnie rozpędziłam się już przy Wilczku, zaczęłam nabierać rozpędu, a przy Parabellum to normalnie osiągnęło zenitu. Parabellum, książka, którą kocham. I właśnie dlatego kieruję do Was taką malutką, malutką, tyciutką prośbę, bo jeżeli lubicie mnie tak troszeczkę chociaż, to bardzo proszę Was o oddawanie głosów na Parabellum w konkursie, który organizowany jest przez portal granice.pl. Parabellum walczył o tytuł najlepszej książki historycznej tego roku w kategorii Historia niebanalna. I Parabellum walczy z Turkusowymi Szalami, również autorstwa Remigiusza Mroza, także nieważne niby kto wygra, tak? Dla Mroza pewnie jest ganz egal, czy Turkusowe Szale, czy Parabellum, ale dla mnie nie. Parabellum musi wygrać, bo to właśnie zobaczcie, mówię o Parabellum, nie o Turkusowych Szalach. Także będę Wam naprawdę bardzo wdzięczna za głosy oddane na Parabellum. Musimy zmiażdżyć Turkusowe Szale i to totalnie. Także link do tego konkursu znajdziecie w opisie poniżej. Będę raz jeszcze bardzo, bardzo wdzięczna za wszystkie oddane głosy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki, które mnie w tym roku porwały. Myślę, że no Parabellum i Wilczka na pewno się domyślaliście co do Służących, Złodziejki, Zaginionej Dziewczyny. Mam nadzieję, że choć troszeczkę Was zaskoczyłam, wiecie, że ten filmik nie jest jakoś taki, nie wiem, specjalnie nudny, do końca przewidywalny. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o top 5 książek tego roku. Książek, w których jestem zakochana na zabój. Koniec tego podsumowania, ale nie koniec tego filmiku. Teraz, skoro wysłuchaliście tego całego mojego paplania, zapraszam Was na konkurs, w którym do rozdania mam książki ufundowane przez Bońka, a także księgarnię internetową bonito.pl. I są to te książki, o których dzisiaj mówiłam. Zobaczcie, te cudowne, fantastyczne książki, książki mojego życia. Książki, które no też mam na swojej półce, których nigdy, ale to przenigdy się nie pozbędę, które po prostu jak trafiły do mojego serducha, tak myślę, że nigdy z niego nie wypadną. Także te książki są właśnie do zdobycia. I co zrobić, żeby je zdobyć? W komentarzach poniżej napiszcie, którą z tych książek chcielibyście otrzymać i dlaczego, którą chcielibyście przeczytać. Macie do wyboru Złodziejkę książek, Służące, Zaginioną dziewczynę, Parabellum, kochany Parabellum, czy Wilczka z Wall Street. I wybiorę 5 osób, wybiorę 5 odpowiedzi, które po prostu najbardziej przypadną mi do gustu i do tych osób właśnie powędrują te książki. Jedna osoba otrzyma Służące, inna otrzyma Parabellum. No wiecie, wedle uznania, tak jakie macie książkowe gusta, to wiecie, no teraz możecie pisać, tak? Którą z tych książek chcecie? Książek, raz jeszcze to powtarzam, ufundowanych przez księgarnię internetową bonito.pl. Także mam nadzieję, że się cieszycie. Książki tutaj odstawiam na bok. Chodź, Boniek, tutaj na chwilę, bo wraz z Bońkiem i księgarnią internetową Bonito chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku, żeby ten nowy rok był naprawdę zaczytany i żeby udało Wam się po prostu spełnić wszystkie te, jakby to powiedzieć, postanowienia noworoczne, które sobie teraz postanowicie. Masło maślane zaczyna mi tutaj wychodzić. Także raz jeszcze wszystkiego najlepszego w nowym roku. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną w tym roku. Mam nadzieję, że będziecie ze mną też w przyszłym roku. No i co? No do zobaczenia za rok. Trzymajcie się, pa!